Ma 10 metrów głębokości i powierzchnię około 2,5 ara. Wielkie zapadlisko powstało w środku lasu, obok popularnej pustyni błędowskiej w Kluczach. Dlatego w leśnictwie Pomorzany pojawiły się takie tablice. Zapadlisk jest więcej i mogą pojawiać się kolejne. Spodziewaliśmy się ich wystąpienia, natomiast nie tak szybko, ponieważ kopalnia należąca do zakładów górniczo-hutniczych zaprzestała pompowania wód w grudniu ubiegłego roku, a pierwsze zapadlisko pojawiło się już w styczniu, 7 stycznia. No i od tego czasu problem jest wiecznie, że tak powiem, żywy. Od tamtej pory odkryto już około 80 takich zapadlisk. Większość jest małych i płytkich, o głębokości od 1 do 3 metrów. Jednak jest też kilka takich głębokich lejów w ziemi. Winowajca to należąca do ZGH Bolesław kopalnia Pomorzany, która wydobywała rudy, cynku i ołowiu do końca 2020 roku. Zapadliska powstawały tu już w latach 80., ale wtedy zasypano je piaskiem. Dlatego pojawiają się na nowo. Co ciekawe, to ujawnione w tym tygodniu zapadlisko nie pojawiło się jednak w miejscu, gdzie ta eksploatacja była prowadzona. Do tej pory zapadliska, z którymi mieliśmy do czynienia, znajdowały się właśnie w miejscach starej eksploatacji zawałowej. Teraz zapadlisko, które powstało w rejonie Klucz, jest pierwszym zapadliskiem, które powstało poza strefą zawałową. ZGH podejrzewa, że przyczyny jego powstania są w tym przypadku naturalne. Jest to powód zjawisk rasowych, geologicznych, niezależnych zupełnie od działalności górniczej. Takie problemy są charakterystyczne na terenach, gdzie wydobywano rudy, jednak nie zawsze zapadliska są zasypywane. Na tych terenach bardzo dobrze natura sobie radzi, sukcesja roślinna jest taka, że powstają przeciekawe zespoły roślinne i na świecie w wielu miejscach się chroni takie tereny. Powstaje coś na kształt dużego skalniaka, w którym nie rosną ruderalne rośliny, nie rośnie wszędobylska brzoza czy sosna. Ale... Wygląda jednak na to, że nadleśnictwo Olkusz zażąda zrekultywowania tego terenu. Jeżeli chodzi o takie małe, po prostu niecki, które gdzieś tam się zdarzają na jakiejś leśnej drodze, czy bezpośrednio przy leśnej drodze, która jest potrzebna, to one są w takim trybie operacyjnym czasami przysypywane. Natomiast te konkretne zapadliska czekają na rekultywację, na naprawienie, bo te szkody muszą zostać naprawione. Zanim do napraw dojdzie, co może potrwać długo, bo wiąże się m.in. z wycinkami drzew, to trzeba w lesie uważać. Kiedy ktoś zobaczy taką tabliczkę, powinien pójść na grzyby gdzie indziej. Wchodzenie na teren zapadliska lub nim zagrożony jest bardzo niebezpieczne.